Nie wiem, który z tych tekstów, które słyszeliśmy, przemówił do każdej, do każdego z was. Ten trzeci tekst, który się znalazł w liturgii słowa, opis zesłania Ducha Świętego, był takim tekstem, który uznaliśmy na jednym z naszych spotkań, że powinien być nie tylko przeczytany w czasie tych rekolekcji, ale że potrzebujemy się z nim zmierzyć. I to zapewne nie tylko wy w każdej z waszych rodzin, ale też szerzej my w każdym z naszych kościołów i my w naszym jednym kościele ostatecznie, który tworzymy. Gdzieś takie było nasze przekonanie, że ten tekst musi paść. I dlatego najpierw spróbujmy go po prostu przeczytać. Takiej otwartości na Ducha Świętego, który nas do tego tekstu poprowadził. O czym on mówi? Co tam się stało? A potem zostawmy wszystkie aplikacje takie, jakie też Duch nam podpowie w ramach tych rekolekcji. Słuchałem kiedyś komentarza do opisu zesłania Ducha Świętego, jaki dawał ojciec, dzisiaj kardynał, Raniero Cantalamessa. I on zwracał uwagę na to, żeby nie dać się przy lekturze tego tekstu wciągnąć w analizę znaków, których funkcją jest tylko powiedzieć, że Bóg się objawia. Żeby te znaki nie przytrzymały naszej uwagi zbyt długo i nie odwróciły od tego, jakie jest rzeczywiste działanie Ducha. Bo można by mieć taką pokusę, żeby się skoncentrować na znakach, że dzieje się coś niezwykłego. Jest potężny wicher, są w powietrzu płomienie ognia, tak jak były na Synaju na przykład, kiedy się Bóg objawiał. Był potężny wicher, był wybuch ognia. Ale Ducha nie ma ani w tym wichrze, ani w tym ogniu. Wicher i ogień są tylko po to, żebyśmy usłyszeli, aha, objawia się Bóg ze swoją mocą. Ale On nie działa ani w ogniu, ani w wichrze. On działa w ludziach. On działa, rzeczywiście działa w tych 12, którzy wychodzą z wieczernika. I następnie działa we wszystkich, którzy się zbiegli. Owszem, zbiegli się słysząc wicher i widząc ogień, ale ani wicher, ani ogień ich nie zdziwiły. Zdziwili się dopiero, jak uważnie słuchamy tego tekstu, zdziwili się dopiero na widok tych, którzy wyszli z wieczernika. To, jak oni się zachowywali, było zdumiewające. To było zaskakujące. To sprowokowało wszystkich, co się zbiegli, sprowokowało do pytań. Czego doświadczyli i wszyscy ze wszystkich kierunków ówczesnego świata? Czego doświadczyli? Odpowiedź jest oczywista. Doświadczyli jedności. Od samego początku chrześcijaństwa, od ojców Kościoła interpretuje się ten fragment dziejów, to wydarzenie zesłania Ducha Świętego jako odwrotność do wydarzenia wieży Babel
z 11 rozdziału Księgi Rodzaju. Pod wieżą Babel ludzkość została rozproszona. W pięćdziesiątnicy ludzie doświadczają jedności. Przez Ducha Bożego ludzie są na nowo zgromadzeni. Takie jest działanie Boga, które widzimy w całych dziejach zbawienia, że Bóg gromadzi, tak jak szatan rozprasza, rozgania. Więc pięćdziesiątnica jest odwróceniem wieży Babel. Ale jest jej odwróceniem nie tylko dlatego, że zostaje zmieniony jakby kierunek, że zostaje zmieniona tendencja, że zamiast rozproszenia gromadzenie, zamiast rozchodzenia się schodzenie się. Nie, przeciwieństwo idzie głębiej i objawia nam bardzo istotny paradoks. Mianowicie pod wieżą Babel została rozproszona ludzkość, która miała jeden język. Jeden wspólny język. Natomiast pod wieczernikiem wydarza się jedność przy wielu, wielu, wielu językach. To się wydaje paradoksalne. Niełatwiej jest się dogadać, jak się ma jeden język? Czy niełatwiej o jedność, kiedy wszyscy mówią jednym językiem? Odpowiedź tych dwóch wydarzeń jest nie. Łatwiej jest o rzeczywistą jedność, kiedy każdy mówi swoim językiem. Jeśli weźmiemy zwłaszcza całą egzegezę w tradycji żydowskiej, to odkryjemy, że nigdy w tej egzegezie ten wspólny jeden język ludzkości, która była pod wieżą Babel, nie był traktowany jako wielka wartość. Przeciwnie, zawsze był traktowany z wielką podejrzliwością. I żeby nie ciągnąć tego paradoksu za długo, to powiedzmy sobie wprost, że w egzegezie żydowskiej zawsze się mówi o tym, że ten jeden język pod wieżą Babel nie jest znakiem żadnej wspólnoty, tylko jest znakiem totalitaryzmu. Wszyscy muszą mówić tym samym językiem. To jest totalitaryzm. Jak patrzę po twarzach, nie wszystkie widać przez maseczki, ale ci, którzy mają tyle lat co ja i trochę więcej, no to przeżywaliśmy, nie? Chciałeś, nie chciałeś, uczyłeś się rosyjskiego. I żeby było jasne, problemem nie jest rosyjski. Rosyjski to jest piękny język i to jest język wielkiej literatury. Problemem było to, że wszyscy musieli się uczyć tego języka. To jest totalitaryzm, to nie jest żadna jedność. Jedność jest wtedy, kiedy każdy może mówić w swoim języku. To otwiera przestrzeń do budowania jedności. To, co czytamy z tego paradoksu, jaki się wydarza między wieżą Babel a pięćdziesiątnicą, najpierw odczytujemy, że jedność Ducha Świętego jest różnorodnością.
Słuchałem tego, co mówił ksiądz Michał przed nabożeństwem. Uśmiechałem się do siebie. Myślę, za chwilę powie mi całą moją konferencję. Natomiast co to znaczy? To znaczy naprawdę, że mówimy z tego samego Ducha. Że być może jest tak, że Duch Święty chce nam kilka rzeczy powiedzieć z naciskiem kilka razy. Czy słyszeliście taką historię, że ludzie przyszli do proboszcza pytać się, kiedy wreszcie powie jakieś nowe kazanie, bo przez 15 niedziel mówił to samo. Więc on im odpowiedział, wtedy wam powiem nowe, jak wreszcie wypełnicie to. No, może jest tak, że potrzebujemy słyszeć wielokrotnie. Potrzebujemy wielokrotnie usłyszeć to słowo różnorodność. I może bardzo potrzebujemy usłyszeć to, że ten, kto dąży do jakiejś jednolitości, tak naprawdę rozprasza. Są między nami osoby prawosławne. Rozejście się Kościoła łacińskiego i Kościoła greckiego w dużej mierze było rozejściem wynikającym właśnie stąd, że jedna i druga strona mówiła, tylko nasz model. Tylko tak jak u nas. Zróbmy wszystko, żeby było tak samo. Żeby było jednolicie. Kto tak proponuje, ten rozwala Kościół. Ten rozprasza. Jest takie słowo w Dziejach Apostolskich, które jest refrenem dziejów, zwłaszcza pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, które mówi o działaniu Ducha Świętego. To słowo zwykle w polskich przekładach Pisma brzmi jednomyślnie. Trwali jednomyślnie na modlitwie albo wybrali jednomyślnie. Jakoś trzeba przetłumaczyć, ale tam jest takie greckie słowo homotymadon. Homotymadon i to jest takie słowo, które poza Dziejami Apostolskimi bardzo się nie pojawia. Ono się bierze z dwóch słów homos i tymos. Homos, czyli jeden i tymos, czyli tchnienie, dech, siła. Jedność bierze się z tego jednego tchnienia, ale obraz, jaki mamy, to jest taki, nie wiem, na przykład taki fajny jest instrument fletnia Pana. Nie? Kilka, może kilkanaście piszczałek, ale jest jeden człowiek, który w nie dmie. I wtedy powstaje harmonia, i wtedy powstaje akord. Jedność jest z tego tchnienia. Te piszczałki są różne. I tak jest opisana jedność pierwszych uczniów Jezusa, tym słowem, homotymadon, jedno tchnieniowo, pod wpływem jednego tchnienia pozostają. Jest jeden, który dmie na tych wszystkich, którzy chcą się mu poddać. I w ten sposób powstaje jedność. To, co pokazuje tekst opisujący Pięćdziesiątnicę, to też to, że najpierw to doświadczenie jedności wydarza się w gronie 12, znaczy tych, którzy byli w wieczerniku. To oni najpierw, jak słyszeliśmy, przemawiają w różnych językach, tak jak im Duch pozwalał mówić. Więc mówią w Duchu Świętym, ale od Niego otrzymując właśnie
różnorodność wypowiedzi, różnorodność języka, ale mówią, poddając się Jemu, poddając się Jego władzy, mówią tak, jak im pozwala. I drugie, co ważne, żeby odkryć tę wspólnotę, to doświadczenie jedności, jakie się wydarzyło dwunastu, to jest to, że wszyscy mówią o tym samym. Różnym językiem, ale wszyscy mówią o tym samym. O czym? O wielkich dziełach Boga. Ta cała różnorodność jest nakierowana przez Ducha ku wychwalaniu Boga za Jego wielkie dzieła. Jest uwielbienie Pana, jest chwała Boga. Ona jest celem. I to jest moment, który wymaga zatrzymania się. Wspomniany przeze mnie na początku ojciec Raniero Cantalamessa mówi, że to jest moment, w którym uczniowie doświadczyli przewrotu kopernikańskiego w życiu. Przewrotu kopernikańskiego. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wchodzili do tego wieczernika nieco ponad 50 dni wcześniej, kiedy wchodzili z Jezusem na ostatnią wieczerzę, nie wiedząc o tym, że będzie ostatnia, to pamiętacie, pokłócili się o miejsca przy stole. Gdzie który ma leżeć? Kto ma być po prawej, kto ma być po lewej ręce Jezusa? Komu przypadnie taki zaszczyt, że Jezus odpoczywając będzie trzymał swoją głowę na Jego piersiach? A komu przypadnie tak intymne miejsce, że jak będzie zmęczony, to będzie mógł położyć swoją głowę na piersi Jezusa? Ale wchodzili do tego wieczernika i każdy z nich myślał o sobie tak dalece, że się ze sobą spierali. Ten znak, o którym mówił wczoraj ojciec Petr, umycia nóg, był też odpowiedzią Jezusa na to, co wyprawiali uczniowie wchodząc do wieczernika. Każdy pytając się o swoją chwałę. Wtedy Jezus chwalebny, Jezus, który mówi, Ojciec dał mi wszystko, klęka przed nimi w postawie niewolnika z miednicą i z wodą. Był powód poważny, żeby to zrobić. Właśnie dlatego, że każdy z nich myślał o sobie. Każdy wchodził do tego wieczornika z taką postawą, że świat się musi wokół niego kręcić, z Jezusem włącznie. I oni teraz po 50 dniach wychodzą z tego wieczernika i każdy chwali Boga. Przestali myśleć o sobie. Uwolnieni zostali przez Ducha od tego pragnienia, że wszystko musi się kręcić wokół nich. I to jest rzeczywiście to, co powiedział ojciec Raniero, że to jest przewrót kopernikański. O to idzie w przewrocie kopernikańskim, żeby odpowiedzieć na pytanie, co się kręci wokół czego. Czy się wszystko ma kręcić wokół Ziemi, czy jednak Ziemia może się kręcić wokół Słońca? Czy wszystko się musi kręcić wokół mnie? Czy może uzdrowienie polega na tym, że my wszyscy zaczniemy się kręcić wokół Jezusa, który jest w centrum i my jesteśmy przez Ducha uzdolnieni do tego, żeby oddawać chwałę Panu? To dotyczy nas wszystkich, to dotyczy ludzi nieraz bardzo, ale to bardzo religijnych. Jak czytamy historię wieży Babel,
to w tej historii to jest podkreślone, że ludzie, którzy zaczęli stawiać wieże, mówili: postawimy pomnik swojemu imieniu, żebyśmy się nie rozproszyli. Tak dosłownie brzmi tekst hebrajski. Postawimy pomnik swojemu imieniu. Pomnik dla siebie. A te wieże, które stawiano, były miejscami kultu. Na górze takiej wieży zawsze była świątynia stawiana. Nie? Bardzo religijni ludzie stawiają sobie pomnik. Nie może być innego wyniku jak rozproszenie. Nie może być. Jedność przychodzi z tym, że wszyscy uznajemy w Duchu Świętym pierwszeństwo Jezusa. I wtedy odkrywamy, słuchajcie, co? Nie różnorodność jest problemem. Problemem jest spór o władzę. Oto kto ma gdzie leżeć, gdzie kto ma, które miejsce pierwsze i dla kogo, nie? Problemem jest spór o władzę. Może być wszędzie. Taki spór o władzę może być w każdym kościele wewnątrz. Taki spór może być między kościołami. Taki spór może być wewnątrz każdej rodziny. Taki spór może być między pokoleniami w rodzinie. Spór o władzę. I ta walka o władzę jest tym, co nas ostatecznie dzieli. Nie to, że jesteśmy różni. Natomiast w tych wszystkich naszych sporach o władzę, wtedy, kiedy mówimy o Kościele, jesteśmy bardzo malutcy i śmieszni, bo w Kościele cała władza należy się Jezusowi. A Duch nas do tego uzdalnia. Więc apostołowie, uczniowie, którzy to przeżyli i którzy wyszli w doświadczeniu jedności, wyszli z wieczernika, stali się rzeczywiście zaczynem jedności dla tych ze wszystkich stron, jakie są w świecie i którzy się tam zbiegli. Znaczy ta jedność zaczęła się udzielać od tych uczniów w kierunku wszystkich, którzy wtedy akurat w Jerozolimie przebywali, ze wszystkich narodów, jakie są pod słońcem. Z wieczernika wyszedł, moglibyśmy powiedzieć tak, zalążek Kościoła. No, można w nim widzieć 12. Nie, trzeba w nim widzieć 12. Ale myślę, że bez wielkiego nadużycia można widzieć właśnie w tych 12 wspólnotę, która przeżywała razem Paschę. Właśnie ci, którzy weszli do wieczernika na Paschę. Jakie wspólnoty przeżywały Paschę? Wspólnoty rodzinne. Paschę spożywano rodzinami. Pascha od początku do końca była liturgią domową. Jeśli rodzina była za mała, wtedy dopraszano sąsiadów. Ale zasadniczo Pascha była przeżywana przez rodzinę, nie? W domu. Więc możemy czytać też ten zalążek Kościoła, który wychodzi z wieczernika, możemy czytać jako rodzinę, właśnie jako dom. Nie ma w tym żadnego nadużycia. Cały Nowy Testament pokazuje to, że dom jest zalążkiem Kościoła. Rzymian 16:3. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę, a także Kościół, który się zbiera w ich domu.
Tak naprawdę grecki tekst jest mocniejszy, a także Kościół w ich domu. Nie ma tam, tłumacz polski dodał, żeby się lepiej czytało. I tak jest we wszystkich tych tekstach, które za chwilę przytoczę. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział. Wiecie, że dom Stefanasa to pierwszy owoc Achai. Pozdrawiają was Akwila i Pryscylla wraz z Kościołem w ich domu. Oczywiście w Biblii Ekumenicznej i w każdej innej jest Kościół, który się zbiera w ich domu. Ten nie ma. Pozdrawia was Pryscylla i Akwila i Kościół w ich domu. List do Kolosan, 4,15. Pozdrówcie braci w Laodycei, Nimfę i Kościół w jej domu. To są akurat pozdrowienia końcowe, a list do Filemona zaczyna się od pozdrowienia, do Archipa i do Kościoła w Twoim domu. I warto te teksty zestawić jeszcze z jednym, można by długo, ale ten jeden jest ważny. Pierwszy list do Tymoteusza, 3, 5 werset. Jeśli ktoś nie umie kierować własnym domem, jak będzie dbał o Kościół Boga? Więc dlaczego zestawiam tamte teksty z tym, z pierwszego listu do Tymoteusza? Żebyśmy dobrze wiedzieli, co autorzy natchnieni mają na myśli, kiedy używają słowo dom, oikos. To słowo oikos jest też źródłowym słowem dla słowa ekumenia. Oikos, dom. To jest wyraźne, to nie chodzi o to, że są cztery ściany i dach. I że jak ktoś nie wie, jak się remontuje, to się nie nadaje na to, żeby był pasterzem w kościele. Dom to jest wspólnota ludzka. W takim sensie dom Stefanasa to pierwszy owoc Achai. Pierwszy kościół w Achai to jest dom Stefanasa. To nie chodzi o to, że Stefanas oddał swój dom, który postawił, żeby tam się chrześcijanie zbierali. Powstał kościół. Świątynia z domu mieszkalnego. Dom Stefanasa. Jego najbliżsi, on i jego rodzina, to są pierwociny Achai. Oczywiście, że jest takie pojęcie, którym się posługujemy w historii Kościoła, w historii archeologii chrześcijańskiej, domus ecclesiae. Podkreślić, że te pierwsze miejsca, gdzie się chrześcijanie gromadzili, to najczęściej były właśnie rodzinne domy. Czasem przerobione, czasem oddane, a czasem po prostu ciągle zarządzane przez właścicieli. Niektóre z tych domów mieliśmy szczęście oglądać, być w nich, jak byliśmy razem w Ziemi Świętej. Dom Piotra w Kafarnaum. Też dom Jezusa. Jezus wybrał ten dom. Nie? Można by powiedzieć, że jak się stoi w ruinach tego domu, to stoimy w miejscu, gdzie się rodził Kościół. Ale właśnie rodził się w domu rybaka, który miał na imię Szymon. To wszystko, Kościół się zaczyna w domu, to znaczy zaczyna się w rodzinie. To jest oczywiste. Słuchajcie, wszystkie pojęcia, jakie mamy, najważniejsze w naszej wierze, są z życia rodzinnego. Siostry, bracia. A skąd macie desygnaty tych słów? Będziemy się modlić wspólnie modlitwą, której nauczył nas Jezus.
Ojcze, skąd macie rozumienie tego słowa? Mówimy czasem o Kościele, że jest dla nas matką. Skąd wiecie, co to znaczy? Nie z rodziny? Pan Bóg w objawieniu kocha pokazywać rodzinę jako najlepszy obraz tego, czym jest wiara w doświadczeniu. Relacja między Bogiem a Jego ludem. On jest oblubieńcem. Lud jest Jego oblubienicą. Ilu proroków używa tej figury? Chrystus jest oblubieńcem. Kościół jest oblubienicą. 5 rozdział listu do Efezjan. Czy Bóg chce powiedzieć, chcecie rozumieć, co mnie z wami łączy? Przypatrzcie się sobie. Przypatrzcie się mężowi i żonie. Inaczej nie zrozumiecie, co jest między mną a wami. Chcecie wiedzieć cokolwiek o mnie, co to znaczy, że jestem Trójcą? Chcecie wiedzieć? No patrzcie się na was. Ojciec, matka, miłość, która jest płodna, jest rodzina. Nie? Ojciec, matka, potomstwo. Nie ma lepszego obrazu Trójcy. Nikt nie wymyślił i nikt nie wymyśli. Żaden obraz, żadna sztuka. Rodzina jest najpiękniejszym obrazem Boga jednego w Trójcy. Więc Kościół się zaczyna od rodziny, bo Kościół się uczy się siebie samego, patrząc na rodzinę. Ci uczniowie, którzy wyszli z wieczernika, oni mieli za sobą doświadczenie, właśnie doświadczenie rodzinnego wydarzenia, jakim jest Pascha. I to doświadczenie rodziny, która jest jedno, z tym doświadczeniem wyszli, ono się okazało tak wciągające, że ci wszyscy, którzy tam się zbiegli, mieli poczucie, że stają się jedno dzięki tym 12. Tu dochodzimy do tego, właściwie czym skończył swoją konferencję ksiądz Michał. Nie jesteście żadnym problemem. Jesteście rodziną, to znaczy jesteście tymi, od których Kościół uczy się rozumienia siebie samego. A wasze rodziny są do tej lekcji szczególnie ważne. Dlaczego? No dlatego, że właśnie, że Kościół nie jest jeden. Dlatego, że jest podzielony. Jak ma wychodzić z tą swoją misją do świata, która się objawiła w Pięćdziesiątnicę? Jak ma wychodzić do tego świata, ogłaszając mu jedność w Chrystusie? Jak ma wyjść, jak sam jest skandalem w tej w punkcie wyjścia. Tak dochodzimy do tekstu, który z kolei ja przytaczałem w zaproszeniach na te rekolekcje. To jest naprawdę tekst, który mną wstrząsnął, jak go słuchałem. Papież Benedykt XVI w Kościele Luterańskim w Warszawie w roku 2006 w maju, 15 lat mija od tego wystąpienia. Papież mówił o różnych rzeczach, ale na końcu mówił o dwóch konkretnych i druga z tych konkretnych
spraw to były małżeństwa mieszane. Ja przeczytam ten tekst. Wiemy, że wśród większych i mniejszych wspólnot chrześcijan, które są powołane do świadczenia o miłości, szczególne miejsce zajmuje chrześcijańska rodzina. W dzisiejszym świecie, w którym mnożą się relacje międzynarodowe, międzykulturowe, coraz częściej na założenie rodziny decydują się młodzi ludzie wywodzący się z różnych tradycji, religii, różnych wyznań chrześcijańskich. Niejednokrotnie dla nich samych i ich bliskich jest to decyzja trudna, niosąca różnego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w wierze i budowania w przyszłości porządku rodzinnego, jak i dla stworzenia klimatu jedności rodziny, a także dogodnych warunków duchowego wzrostu dzieci. I teraz, może jednak właśnie dzięki tworzeniu w szerszej skali ekumenicznego dialogu jedności, taka decyzja zapoczątkowuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jedności. Taka decyzja zapoczątkowuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jedności. Potrzebne są jednak do tego wzajemna życzliwość, zrozumienie i dojrzałość w wierze obu stron, jak i wspólnot, z których się wywodzą. Nie jesteście żadnym problemem. Jesteście laboratorium dojrzałej wiary waszej i wspólnot wyznaniowych, z których się wywodzicie, kościołów, z których się wywodzicie. Laboratorium jedności. Muszę kończyć, widzę, że muszę, więc chcę się podzielić na koniec czymś, co we mnie pracuje. Nawet nie tylko od wczoraj, ale od wczoraj w sposób szczególny. Ksiądz Petr mówił wczoraj o mandatu, o tym znaku umycia nóg. To był obrzęd domowy. To był obrzęd domowy, wykonywany w domu, wobec każdego, kto do tego domu wchodził. Bardzo wcześnie, ten domowy obrzęd stał się potem obrzędem liturgii. W Kościele katolickim jest do dzisiaj. Jest obrzędem liturgii w Wielki Czwartek wieczór, kiedy myjemy nogi w naszych kościołach podczas liturgii. Biskup ma tę wyjątkową szansę, ale może to robić każdy. A to pokazuje właśnie, jakby się Kościół uczył od tego, co może być w domu. Ten znak mandatu, to mycie nóg, jeśli pamiętamy o tym, że w Ewangelii Janowej zastępuje opis ustanowienia Eucharystii, możemy interpretować też jako komunię. Jako komunię. Do czego zmierza komunia sakramentalna? Dlaczego spożywamy ciało i krew Jezusa? Nie po to, żeby być zdolnymi umyć sobie nogi wzajemnie? Co jest celem, a co jest formą? Co jest punktem dojścia? Punktem dojścia jest komunia, która uzdalnia cię do mycia nóg sobie nawzajem. W tym sensie możemy powiedzieć, że to nie jest prawda, że między kościołami nie ma interkomunii. Tak, nie możemy podejść razem do stołu pańskiego, ale nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy sobie myli nogi.
Jeden z najważniejszych znaków jedności między Kościołem katolickim a prawosławnym. To był znak dokonany w takiej sekwencji, w roku 60-65. Obydwa kościoły cofnęły ekskomuniki, jakimi się nawzajem pokładały w XI wieku. Ale 10 lat później papież Paweł VI podejmował w Rzymie wysłanników patriarchy Konstantynopola. Jednym z tych wysłanników był metropolita Meliton. I on wyciągnął ręce do uścisku z papieżem, spodziewając się, że taki właśnie gest wykonają, a papież Paweł VI klęknął przed nim i pocałował go w stopy. Jeden z patriarchów Konstantynopola, patriarcha Dymitrios, komentuje to tak. Papież Paweł VI ukazał Kościołowi i światu, czym jest i może być biskup chrześcijański, a przede wszystkim pierwszy biskup chrześcijaństwa, siłą pojednania i zjednoczenia dla Kościoła i świata. To, że się pochylił do jego stóp, było znakiem, który przez wszystkich został zauważony. Wszyscy zostali tym znakiem dotknięci i niewątpliwie był znakiem rzeczywistej komunii. I tak ta domowa liturgia umywania nóg stała się znakiem jednoczącym Kościoły. Ksiądz Michał mówił o tym, że spotykamy się raz do roku w tygodniu ekumenicznym. Ale ja sobie dzisiaj myślałem tak i ufam, że to jest w Duchu Świętym. Co by było, gdybyśmy w najbliższym tygodniu ekumenicznym przeżyli takie nabożeństwo, w którym wszyscy, najpierw pewnie duchowni, ale potem każdy, kto by chciał, myją sobie wzajemnie nogi. I czy potem jeszcze mielibyśmy odwagę mówić, że między kościołami nie ma interkomunii? Jest maj, mamy jeszcze 7 miesięcy. Zobaczymy, czy to jest z ducha, bo jak to jest z ducha, to on nam nie pozwoli tego zapomnieć. Nie jesteście żadnym problemem. Jesteście laboratorium jedności. Amen.